17 czerwca 2024 roku. Magiczny poranek. A szkoda przerywać fajną ciszę. Mglisto, ciepło, tajemniczo. Oj, miałam zamiar dzisiaj porozważać ble, ble, ble poniedziałek. Albo poniedziałek. Ale to mogłoby zdenerwować tylko kogoś. A co tam chcieć od poniedziałku? Wielka żałość, kiedy człowiek rozpoczyna dzień albo dnie, tylko dni. Od takiego ble, ble, ojej, ojej, ojej. No, ale każdy ma na to swój sposób. Ktoś będzie się rozczulał nad tym, pogłębiał, wzmacniał, a inny spróbuje odwrócić myśl i po prostu powędrować ku radości. Ku temu, co tak naprawdę jest najbardziej wartościowe. A wcale nie chcę o tym gadać, bo się nagadałam o tym już tak wiele razy i będę ciągle o tym gadać. Ale dzisiaj przyszła do mnie myśl pewna. Nieoczekiwanie. A już na pewno nie przypadkiem. Tak czy inaczej. A czego ona dotyczy? Pomyśleć dobrze o kimś, kogo nie lubię. I przyszła mi natychmiast do głowy, ale to ta osoba mi przyszła do głowy, a potem dopiero pomyślałam, że jak to jest, czy ja taka cudowna, wspaniała, tak pozytywnie myśląca, tak rozważająca, tak zdyscyplinowana, tak spokojna i tak cudownie reagująca i radząca sobie z emocjami i w ogóle, czy ja umiem pomyśleć dobrze o kimś, kogo nie lubię? No i ta osoba, o której pomyślałam, nie sprawia mi zbyt wielu problemów, gdyż kontaktuję się z nią bardzo rzadko. A właściwie takie są dwie osoby. Ale spotykam się z nimi bardzo rzadko, to znaczy nie spotykam się. Są to sprawy takie zupełnie nietowarzyskie, ale ja po prostu tych osób nie lubię. Próbowałam jeszcze poszukać wśród moich znajomych, czy z mojego otoczenia, kogoś, kogo nie lubię. Powiem szczerze, że nie znalazłam. Z wielką ulgą stwierdziłam, że jestem szczęściarą. No, taki filmik kiedyś popełniłam na ten temat. Jestem szczęściarą, gdyż nie muszę spotykać się z osobami, których nie lubię. No dobrze, ale przecież czasami tak jest, że jesteśmy przymuszeni. Idziemy do pracy, spotykamy się z szefem, którego nie znosimy. Ojej. A. Albo sąsiad, który jeszcze w dodatku nas nagabuje, albo coś tam. A przecież z sąsiadem lepiej nie zadzierać, lepiej mieć z nim dobry układ. Co wtedy, kiedy go szczerze nie znoszę, nie lubię? Czy ja umiem pomyśleć dobrze o kimś, kogo nie lubię? Bo tak naprawdę to moje nielubienie nie jest fajne. Ono mi się kompletnie na nic nie przydaje. A poza tym wtedy sama się trochę nie lubię za to, że nie lubię. Ale jeśli są powody, dla których nie lubię tej osoby, a są, bo jeśli ktoś, powiedzmy sobie, na moich oczach krzywdzi inną osobę, nie bierze się w garść, tylko po prostu udaje, że żyje. No, moja ocena, wolno mi taką mieć.
No to nie lubię tej osoby. Ona mi się nie podoba. Ale o co chodzi? Nie mam przecież wpływu na to, co ten człowiek zrobi ze swoim życiem. A może przecież wszystko się odmienić. Może zadziać się tak, że się weźmie w garść, weźmie się do roboty i po prostu... i po prostu naprawi to, co teraz niszczy i depcze. No ale... pomyślałam sobie właśnie, że moja myśl dobra o tym człowieku może mu w tym pomóc. Wiem, jak to brzmi. Rozważam jak jakieś naiwne dziecko, ufne, pełne radości i tak dalej. I tak właśnie będę myślała. Nie, żeby usprawiedliwiać kogoś, rozgrzeszać z tego, co ewidentnie robi źle. Nawet nie mam zamiaru się specjalnie zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. Chociaż to zawsze wydaje się proste, a równocześnie skomplikowane. Ale chodzi tylko o tę dobrą myśl, którą mogę wysłać w stronę tego człowieka. A może ta dobra myśl o nim doda mu jakiejś energii? Przecież to porozumiewanie się myślami, to przekazywanie sobie myśli na odległość, to żadna tajemnica. Przecież to jest. Przecież to się dzieje. To ja dziś właśnie, skoro te dwie osoby przyszły mi do głowy, to wyślę w ich kierunku dobrą myśl. Poszukam u nich czegoś dobrego. A nie ma takiego człowieka, który by nie zasługiwał na to, żeby dobrze o nim pomyśleć. Wiem. Przykładów mogłoby się tu posypać tak wiele, że łatwo byłoby obalić to moje twierdzenie. Bo takich osób, o których dobrze się pomyśleć nie da, na pewno jest wiele. Ale na szczęście, choć wiem, jacy to mogliby być ludzie, na szczęście nic mi do nich i na szczęście nie kontaktuję się z nimi. Mogą mnie nic nie obchodzić. A te dwie osoby, o których pomyślałam, obdarowuję dzisiaj dobrą myślą. Czy to zmieni moje nastawienie do tych osób? Nie wiem. Może. Moje dobrodziejstwo. Nie dobrodziejstwo, złe słowo. Moja dobra sytuacja polega na tym, że kontaktuję się z tymi osobami rzadko. Ale zawsze będę sobie przypominała ten dzisiejszy filmik. I może to spowoduje, że moje nastawienie do tych osób się zmieni, mimo że jest jak jest, mimo że one się nie zmienią. Może to robię trochę dla siebie? Żeby nie czuć się byle jak z myślą, że myślę o kimś źle. A nie wiem. W każdym razie, mimo że to jest jakiś wysiłek. Jaki wysiłek? No takie, że nam się nie chce myśleć dobrze o kimś, kogo nie lubimy, kurczę, tam. Najchętniej byśmy myśleli źle i jeszcze wyszukiwali różnych argumentów na to, że na takie myślenie ten ktoś po prostu zasłużył. Zasłużył.
ale dziś będę myślała dobrze o tych osobach. Bo tak, po prostu. Może to coś zmieni w moim podejściu do tych ludzi, a może w nich samych. Przecież oni nigdy się o tym nie dowiedzą. No to co? No to co? Pomyśleć dobrze o kimś, kogo nie lubię. Tak właśnie dzisiaj uczynię. Magiczny poranek. Cudowna cisza. To miasto gdzieś w oddali, którego prawie nie słychać. Przepięknie. Warto czerpać energię z tej cudownej chwilki. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia. Z taką refleksją właśnie, że warto od czasu do czasu dobrze pomyśleć o kimś, kogo się nie lubi.